Żydowski kalendarz jest tematem dość skomplikowanym, jeśli rozmawia się o nim po raz pierwszy, ale jednocześnie jest też tematem bardzo fascynującym. Dzisiaj dowiecie się, ile minut ma żydowska godzina, dlaczego nowy rok w kalendarzu nie zaczyna się od pierwszego miesiąca oraz kiedy zaczyna się i kończy dzień w kalendarzu żydowskim. Kalendarz żydowski różni się od tego używanego na co dzień we współczesnym świecie, tak zwanego kalendarza gregoriańskiego, który to jest kalendarzem bazującym na ruchu słońca. Żydowski kalendarz natomiast jest kalendarzem księżycowym z dodatkiem słońca do całej rozrachuby. Jak widzicie, już na początku robi się skomplikowanie i niejasno. Miesiące w kalendarzu żydowskim są według kalendarza księżycowego, ale lata już są według kalendarza słonecznego. Zacznijmy więc od największej jednostki w kalendarzu, czyli rok. W momencie, jak nagrywam vlog, jest rok 5778 i jest to rok liczony od stworzenia świata. Żydowski rok ma 353, 354, 355 lub, jeśli jest to rok przestępny, to może mieć 383, 384 lub 385 dni. Kolejną jednostką jest miesiąc i mamy 12 miesięcy. Tu nie ma niespodzianki, ale nie do końca, bo czasem mamy 13 miesięcy, jeśli jest to rok przestępny. Każdy miesiąc ma 29 lub 30 dni. Każdy pierwszy dzień nowego miesiąca jest świętem, które nazywa się Rosh Chodesh i jest to święto wszystkich kobiet. Święto te kobiety dostały wprost od Hashem za to, że nie brały udziału w bałwochwalczym incydencie ze złotym cielcem. W czasie święta Rosh Chodesh mężczyźni odmawiają w czasie porannej modlitwy specjalne dodatkowe modlitwy, czyta się publicznie Tojrę, a kobiety w tym czasie mają odpoczywać. Jest to ich dzień relaksu. Taki 8 marca raz w miesiącu. W świecie hasydzkim zasada ta jest naprawdę bardzo mocno przestrzegana. W czasie trwania Rosh Chodesh, który to może trwać jeden dzień lub dwa dni, w zależności od miesiąca, kobiety mają robić to, na co mają ochotę i unikać wszelkiej fizycznej pracy. Wtedy nie ma prania, nie ma sprzątania i żadnej innej fizycznej pracy. W czasie trwania Rosh Chodesh kabała nas uczy, że nie możemy też ścinać włosów ani obcinać paznokci. Zanim przejdziemy do kolejnej jednostki, czyli pojedynczego dnia, popatrzmy na żydowskie miesiące. Postaram się przekazać ich nazwy w sposób zrozumiały i łatwy do wymowy w języku polskim. Pierwszy miesiąc to Nisan. I mimo iż jest to pierwszy miesiąc, to wcale nie jest pierwszym miesiącem roku. Nowy rok nie zaczyna się w pierwszym miesiącu kalendarza żydowskiego. Nowy rok zaczyna się dużo później, bo dopiero w siódmym miesiącu, który nazywa się Tishrei. Główne święto powiązane z miesiącem Nisan to Pesach. I właśnie dlatego jest to pierwszy miesiąc, bo wtedy właśnie wyszliśmy z Egiptu. Wtedy zaczęła się cała historia. Drugi miesiąc nazywa się Iyar i w czasie tego miesiąca mamy święta Lag BaOmer oraz tak jakby drugi Pesach, który obchodzą ci, którzy nie mogli celebrować miesiąc wcześniej z powodu nieczystości rytualnej w czasie trwania tego właściwego Pesach, czyli miesiąc wcześniej. Trzeci miesiąc to Sivan i jest to miesiąc, w którym mamy święto Shavuos. Jest to też miesiąc, w którym ja się urodziłem. Moje urodziny są 9 dnia miesiąca Sivan. Czwarty miesiąc to Tamuz, w którym mamy święto, które ma nazwę po prostu 17 dzień miesiąca Tamuz. Upamiętnia ono początek bardzo złego czasu dla Żydów, kiedy to mury Jerozolimy niestety runęły.
Jest to początek tak zwanego trzytygodniowego czasu żałoby, którego kulminacyjnym, ostatnim dniem jest najsmutniejsze święto w judaizmie i jest ono w piątym miesiącu kalendarza, który to nazywa się Av, a święto nazywa się Tishbe Av, czyli dziewiąty dzień miesiąca Av. Jest to święto, w którym to mamy 25-godzinny post. Nic nie jemy, nie możemy się też kąpać, nie możemy wielu rzeczy. Jest to dzień wielkiej żałoby, upamiętniający zburzenie świątyni, zarówno pierwszej, jak i drugiej, bo według tradycji obydwie zostały zniszczone 9 dnia miesiąca Av. Żeby nie było aż tak smutno, mamy też jedno bardzo fajne i radosne święto w miesiącu Av. Święto miłości. Bardzo romantyczne święto, jedna z najpopularniejszych dat na śluby. Szóstym miesiącem jest miesiąc Elul. I w tym miesiącu nie ma żadnego oficjalnego święta, ale jest to miesiąc, w którym to mamy się przygotować do tego, co będzie w następnym miesiącu. W miesiącu Elul niesiemy, zgodnie z tradycją, nasze mezuzy z domu do sojfera, czyli skryby, żeby je sprawdził. Mężczyźni również noszą do sprawdzenia tefilin, którego używają na co dzień. Przez cały miesiąc przygotowujemy się na siódmy miesiąc w kalendarzu żydowskim, czyli Tishrei. W miesiącu Elul jednak, mimo iż nie ma żadnego oficjalnego święta, to mamy największe święto hasydyzmu, tak zwane Chai Elul. Jest to 18 dzień miesiąca Elul, dzień, w którym narodził się hasydyzm. W tym dniu urodził się założyciel hasydyzmu, Izruel ben Eliezer, czyli Baal Shem Tov. Jest to ogromne święto w świecie hasydzkim, pełne zabawy, tańców. Naprawdę jeden z najlepszych dni w roku. W siódmym miesiącu natomiast, który się nazywa Tishrei, obchodzimy nasze największe święta. Jest to miesiąc pełen świąt. Zaczyna się od Rosh Hashanah, czyli nowego roku. Wtedy to też się zmienia rok w kalendarzu żydowskim. Później mamy Yom Kippur, następnie Sukkot, który to po polsku nazywa się Świętem Szałasów. Później jest Shmini Atzeres, który to jest tak jakby ósmym dniem święta Szałasów, ale jednocześnie jest sam w sobie oddzielnym świętem. I na zakończenie miesiąca wielkich świąt mamy Simchas Torah, święto bardzo wesołe, w którym to kończymy czytać ostatnie wersy Tojry oraz jednocześnie zaczynamy czytać Tojrę od początku, co symbolizuje to, że Tojra nigdy się nie kończy. Ósmy miesiąc to Heszwan, w którym nie ma niestety żadnych świąt. Dziewiątym miesiącem jest Kislew i wtedy to mamy ośmiodniowe święto, Chanuka, ze słynnym zapalaniem świeczek, śpiewami, grami i zabawami. Dziesiąty miesiąc to Tewet, w którym mamy święto, które się nazywa po prostu dziesiąty dzień miesiąca Tewet. Dziesiąty miesiąc to Tewet, w którym mamy święto, które nazywa się po prostu dziesiąty dzień miesiąca Tewet. Święto to upamiętnia oblężenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora II. Jedenasty miesiąc to Szwat i mamy w tym miesiącu urodziny wszystkich drzew. Święto, które nazywa się Tu Bishwat. I dwunastym miesiącem jest miesiąc szczęścia i zabawy. Miesiąc Adar, w którym to mamy najweselsze święto judaizmu, a jednocześnie przez wielu uważane za najświętsze, poza szabatem, święto, które nazywa się Purim i w Polsce często było nazywane poetycką nazwą Święto Masek. Zapewne dlatego, że w czasie Purim najbardziej znaną tradycją jest przebieranie się, noszenie masek i dobra zabawa. Tak jak mówiłem wcześniej, czasem nasz rok ma 13 miesięcy i jest to rok przestępny. To właśnie teraz stawia się dodatkowy 30-dniowy miesiąc, który się nazywa Adar II. W ten sposób, dodając nowy miesiąc, dodajemy jeszcze jeden miesiąc szczęścia i zabawy. Nie obchodzimy Purim dwa razy. A co się dzieje, jak ktoś się urodzi lub chas weszulem umrze w tym dodatkowym miesiącu? Chętnie bym Wam wszystko wytłumaczył, ale już i tak jest dość pogmatwane, więc przejdźmy do kolejnej jednostki, a jest nią tydzień,
który tak jak w kalendarzu gregoriańskim ma po prostu 7 dni. Pierwszy dzień tygodnia, Yom Rishon, to w kalendarzu gregoriańskim niedziela. Natomiast ostatni dzień, Yom Shavuos Kodesh, to 7 dzień, czyli ostatni dzień tygodnia i wypada w sobotę. Zanim przejdziemy do kolejnej jednostki, czyli jednego dnia, jednej doby, musicie poznać jedną bardzo ważną rzecz. W kalendarzu żydowskim dzień zaczyna się i kończy o zachodzie słońca. Co to znaczy w praktyce? Więc skoro dzisiaj, powiedzmy, mamy pierwszy dzień miesiąca Adar, to w kalendarzu drugi dzień miesiąca Adar zaczyna się o zachodzie słońca. Dlatego właśnie obchodzenie świąt żydowskich wygląda, jakby zaczynało się dzień wcześniej, co według kalendarza rzeczywiście jest dniem wcześniej, ale według kalendarza żydowskiego zaczyna się po zachodzie słońca, bo wtedy zmienia się data. Najlepszym przykładem będzie chyba Szabas. Zaczyna się Szabas w piątek o zachodzie słońca. Według kalendarza żydowskiego piątek kończy się właśnie o zachodzie słońca i jednocześnie zaczyna się o zachodzie słońca sobota, czyli Szabas. Skomplikowane? Powiem Wam szczerze, że nawet dla nas jest to wszystko często skomplikowane, bo czasem dodaje się dzień do miesiąca albo odejmuje, żeby święta, które muszą wypaść w ściśle określonym czasie, rzeczywiście w tym czasie wypadały. Kiedyś ustalaniem początku nowego miesiąca zajmował się Sanhedrin. Dzisiaj zajmuje się tym aplikacja w iPhonie albo strona ibrukal.com. Możemy przejść do jednostki dnia. Oj, jeśli wydaje się Wam, że do tej pory było skomplikowane, to teraz dopiero zaczyna się pogmatwanie, bo żydowski dzień to nie taka prosta sprawa. Musicie wiedzieć, że rytuały w judaizmie muszą odbywać się zgodnie z określonymi godzinami. I skoro dzień kręci się w koło cyklu słonecznego, to dzień dniowi nierówny. Mówiąc dzień, mam na myśli czas, kiedy jest jasno. W zimie dzień jest krótki, a w lato dzień jest długi. Dlatego właśnie czas trwania żydowskiej godziny jest inny każdego dnia. Teraz się skupcie. Godzina żydowska to 1/12 dnia, czyli czasu od wschodu do zachodu słońca. Na przykład, jeśli mamy wschód słońca o 5 rano, a zachód o 7:30, o 19:30 wieczorem, to czas pomiędzy wschodem i zachodem słońca musimy podzielić na 12 równych części i wynik da nam długość trwania żydowskiej godziny. W naszym przypadku będzie to 72,5 minuty i tyle trwa żydowska godzina tego dnia. Po co nam to wiedzieć? Bo prawo żydowskie nie mówi nam, że pomodlić musisz się o 7 rano, a później o 15, tylko mówi nam, że pomodlić musimy się, powiedzmy, w pierwszych, na przykład 6 godzinach trwania dnia. A na przykład to i to nakazanie Tojry mamy wykonać pomiędzy 7 a 9 godziną dnia. No i tak jak mówiłem wcześniej, dzień dniowi nierówny. Więc w zimie będzie to inna godzina według współczesnego zegarka, a w lato inna. Jeśli myślicie, że to wszystko, to nie. To tylko część całego zagmatwania, które jak się w tym żyje, ma naprawdę bardzo logiczne wytłumaczenie i staje się dość zrozumiałe. Cała żydowska doba ma takie punkty kontrolne, dzięki którym jest nam łatwiej się orientować, kiedy to czas na modlitwę, taką czy taką. Bo chyba wiecie, że my modlimy się 3 razy dziennie, a w Szabas 4, tak? Jeśli jeszcze tego nie wiecie, a chcielibyście poznać szczegóły, to dajcie znać i zrobię o tym oddzielny odcinek, o tym, jak i kiedy modlą się Żydzi. Te punkty kontrolne, o których wspomniałem, to na przykład punkt, który nazywa się połowa dnia i ma nazwę Hatzos, albo na przykład zachód słońca, który nazywa się Szkija. Jest tych punktów kontrolnych w ciągu dnia 14 albo więcej, zaznaczających takie wydarzenia dnia, jak na przykład czas
pomiędzy wschodem słońca, a momentem, jak już widać światło słoneczne. Albo super zagmatwany moment, kiedy to zachodzi słońce i dotyka horyzontu i trzeba oznaczyć pewne punkty, kiedy to zaczyna się zachód, kiedy trwa, a kiedy już można powiedzieć z pewnością, że zaczęła się noc. Ten właśnie moment zachodu słońca jest naprawdę skomplikowany, szczególnie jeśli urodzi się w żydowskiej rodzinie syn. Jeśli urodzi się w tym momencie, jak trwa zachód słońca, jest to bardzo problematyczne, bo tak naprawdę nie możemy powiedzieć, czy już dzień się skończył, a nowy zaczął. Jest to nam oczywiście potrzebne do określenia daty urodzin. Jest 15 minut takiej niejasności, czy nowy dzień się zaczął, czy jeszcze nie. Dla nas jest to ważne, bo jeśli urodził się syn, to będzie Bris Mila, czyli obrzezanie. A to musi się stać w 8 dniu życia i nie ma to miejsca na błąd. Takich rzeczywistych w użyciu punktów kontrolnych w ciągu dnia jest 3, może 4. Inne używa się, powiedzmy, od święta i w szczególnych sytuacjach. Oczywiście, jak się w tym żyje, to naprawdę nie jest to aż tak skomplikowane. Dzisiaj używa się aplikacji na smartfonie i nie jest źle. No i dzięki temu, że musimy znać kalendarz, nawet jak ktoś używa zawsze aplikacji na smartfonie, to jednak trzeba trochę astronomii się pouczyć, żeby zrozumieć, czemu w lato dzień jest dłuższy, a w zimę krótszy, albo czemu czas słoneczny w Nowym Jorku jest inny niż czas słoneczny w oddalonym o zaledwie, powiedzmy, 5 godzin mieście Baltimore. Mam nadzieję, że nie pogmatwałem nic i chociaż trochę udało mi się wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli jednak coś pokręciłem, to proszę Was wybaczcie. Specjalista ze mnie żaden i jest naprawdę już bardzo późno w nocy. Subskrybujcie, piszcie, pytajcie, powiedzcie, o czym chcielibyście, żebym opowiedział. Lachaim!